Bibliotok, czyli kulturalny podcast Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu. Dzień dobry, zapraszam Państwa na kolejny odcinek Bibliotoku, kulturalnego podcastu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu. Dzisiaj moim gościem jest Asia Surma, osoba, która napisała książkę, o której zaraz będziemy rozmawiać. Tymczasem dam jej jednak szansę przywitać się z Państwem. Dzień dobry Państwu. Dobrze, Asiu, Ty pracujesz w bibliotece, w wolnych chwilach piszesz książkę, co znacznie ważniejsze, ostatnio wydałaś książkę. W chwili, kiedy ten podcast ukaże się w internecie, Twoja książka będzie już na rynku. Więc zadam Ci takie pytanie, które wszyscy zadają pisarzom zawsze i wszędzie, ale odpowiedzi zawsze są ciekawe. Dlaczego i kiedy zdecydowałaś się zostać autorką? Czy to jest coś, co chciałaś robić od maleńkości, czy jest to coś, co nagle naszło Cię, że chciałabyś jednak zrobić coś takiego i napisać coś? No, to się pojawiło ani nie nagle, ani nie od maleńkości. No, jeszcze w wieku 12 lat nie myślałam o zostaniu autorką. Pojawiło się to już na dobre, taką decyzję podjęłam w wieku 17 lat. No, wtedy jeszcze zaczynałam dopiero pisać. Interesowałam się kulturą taką niszową, alternatywną. Gromadziłam jakieś czasopisma. Aczkolwiek teraz, jak patrzę z perspektywy czasu, to już w wieku 12-13 lat pisywałam coś w rodzaju dziennika, ale nie wiedziałam, że to jest jakiś gatunek literacki, więc nie wiedziałam, że ja piszę jakąś tam literaturę. Okej. Czyli na początku pisałaś dziennik i pisałaś bardziej dla siebie. Tak, jako jeszcze dziecko, jako 12-11 latka. Powiem szczerze, że nie pamiętam już nawet, co ja tam pisałam w nim i też chyba już trafiły nie trzymałam go jako pamiątki, więc chyba już trafiły na śmietnik. Teraz by było łatwiej, teraz można pisać elektronicznie. Czy wolisz pisać na komputerze, czy wolisz pisać ręcznie, czy jak wygląda twój proces pisarski? To znaczy, ja mam podejście do technologii takie, no trochę jestem, może nie na nie, ale z rezerwą podchodzę i jednak piszę, podobnie jak chyba Jerzy Pilch, najpierw piszę w jakimś zeszycie, notesie, koło notatniku, no, a potem przychodzi żmudna praca przepisywania tego tekstu. I od razu poprawiasz w trakcie? Czy te poprawki, no po prostu już w trakcie pisania, w zeszycie, po prostu wracam do jakichś momentów i poprawiam. Raczej nawet nie przyjęłam takiej zasady, że robię wielką poprawkę po napisaniu książki. Czytam ją, zdarza się coś poprawić. No, różnie to bywa. Jasne. A jak na twoje pisarskie próby i twoje pisarskie zamiary zareagowało twoje najbliższe otoczenie? Rodzina, znajomi, koledzy, koleżanki, po prostu ludzie, z którymi masz kontakt na co dzień? Z tego, co pamiętam, to nie było takie och i ach. Ja też nie zakomunikowałam w jakimś momencie takim mamie czy tacie, o to zostaję pisarką. Na początku to nawet mam wrażenie, że właśnie się trochę z tym ukrywałam, nie mówiłam o tym, bo też no, w mojej rodzinie raczej było takie tradycyjne podejście, żeby mieć taką pracę na etacie, stałą. Wiadomo, żeby mieć rodzinę, pracę i to wystarcza. Mhm. Nie oczekiwali ode mnie też tak jakby zbyt wiele. Zaczynałam pisać gdzieś tam w wieku właśnie 17-18 lat. Myślę, że przełomowym momentem, kiedy moi rodzice zrozumieli, że no, będę pisała, że znalazłam jakąś taką pasję, cel w życiu, było wygranie takiego konkursu w jednym z kanałów telewizyjnych. To już było wieki temu, właśnie w wieku 19 lat. To był taki już nieistniejący teraz konkurs Dolina Kreatywna w telewizji. Aha. I tam było tylko wyróżnienie, ale już na stronie ich się to pojawiło. Dostałam nagrodę, dyplom. To było dla mnie bardzo duże właśnie taka prestiż i czułam się naprawdę doceniona wtedy. I teraz jak z perspektywy czasu na to patrzę, no to traktuję to jako taką licencję na pisanie. Okej. Czyli w sumie zaczęłaś od sukcesu i teraz ciągniesz to dalej. To bardzo przyjemne. A kiedy piszesz, to jak to wygląda? Najpierw fabuła, najpierw postaci, czy faktycznie ta forma dziennikowa i jakiś inny miks tych dwóch elementów?
To może zacznę od tej kwestii dziennika. Do dziennika wróciłam w styczniu tego roku, to znaczy wróciłam po tych latach, cofając się do dzieciństwa i znowu zaczęłam pisać dziennik. Teraz widzę, że będę pisała go chyba już na stałe, żeby czerpać z niego różne inspiracje i on jest takim zapisem mojego codziennego życia, moich przemyśleń i się będzie przydawał w prozie, ale to właśnie zaczęłam w styczniu. Ja właściwie pracuję w chaosie, to znaczy staram się go jakoś kontrolować. Ta praca moja idzie w kierunku oczywiście osiągnięcia jakiegoś porządku, tak jak mi radziły różne pisarki po prostu, że widziały chaos i to była już jako negatywna ocena, ale tak jest. U mnie początek to jest, musi być jakiś pomysł. Okay. Pomysł, po prostu pomysł. I to po prostu coś we mnie rośnie, coś się we mnie kotłuje. Czasami nawet w literaturoznawstwie spotkałam się z porównaniami do wydania książki i jak do pisania książki do macierzyństwa, do bycia w ciąży. Okay. Wydanie książki to jest tak jak urodzenie dziecka. Nie wiem, czy to jest trafne określenie, ale spotykałam się w takich jakichś tekstach też feministycznych z takimi określeniami, że niektóre pisarki tak się określały ze swoim pisaniem. No i właśnie pomysł. To musi być i coś mi nie pasuje właśnie, coś we mnie tak drga, coś w sobie noszę, takie jakieś tematy, które mogą na siebie, mogą być takie, nachodzić na siebie, nie pasować do siebie, ja je muszę jakoś ułożyć w głowie, no a już potem pisząc, to po prostu, przy książce On i dziewczyna, która właśnie się ukazała niedawno, to już miałam plan, ale On i dziewczyna jest moją drugą książką napisaną, jako nią debiutuję, ale pierwszą książkę już mam napisaną, napisałam, no i jeszcze jej nie wydałam, ale możliwe jest, że ona kiedyś zostanie też wydana. A jaki tytuł? Masz już jakiś, czy myślisz? To znaczy pierwszy tytuł to był Iluzja, a teraz zostałam przy tytule Złudzenie. Okej. I jak długo zajęło ci napisanie tej książki? Tej On i dziewczyna, On tej, i która dziewczyna. Się teraz ukazała? Książka jest, mimo że ma taką standardową w miarę objętość, to jest napisana krótkimi rozdziałami i po prostu jest dużo, jak to się mówi, światła na stronie, więc po prostu ja ją pisałam dosyć krótko, jak na napisanie książki, bo to było około pół roku. Okej, okay, to faktycznie bardzo szybko. A o czym twoja książka jest? Dla kogoś, kto jej nie czytał, dla kogoś, kto słyszy o niej teraz po raz pierwszy w czasie tego podcastu, o czym jest On i dziewczyna? Do czego ją można porównać? Kto powinien ją przeczytać? Dla kogo jest napisana? Kto się będzie przy niej dobrze bawił? I ewentualnie kto powinien unikać? Książka On i dziewczyna opowiada o spotkaniu dwóch osobowości. Nastoletniej wokalistki Tati i pisarza Krzysztofa. Jest to po prostu, można powiedzieć, banał, bo o miłości. Ale myślałam, pisząc ją, o takich sprawach, które były dyskutowane w mediach, także takich negatywnych czy kontrowersyjnych, bo były takie związki, na przykład muzyków z dziewczyną 15-letnią. Przypomina mi się tutaj związek Tymona Tymańskiego, tak, z właśnie 15-latką. No i tam on nie miał jakichś konsekwencji z tego, więc pomyślałam, że tutaj ten wiek wybiorę, już niżej nie można było, bo to już podpadałoby prawnie, więc nie miałam takich myśli, żeby dawać jeszcze młodszą dziewczynę, tak jak jest w Lolicie. No i to jest taka historia ich związku, ich spotkania, historia po prostu odbioru takiego związku dosyć kontrowersyjnego przez środowisko. Właściwie to chyba przez środowisko, w sensie jego środowisko jego i jej środowisko. Jego środowisko i jej środowisko na pewno, bo jest tutaj, już nie będę zdradzała, ale jest opisana prawda, reakcja rodziców Tatiany, jak i konsekwencje dla Krzysztofa, dla jego małżeństwa. I to jest też historia o sztuce, bo mamy tutaj wokalistkę i pisarza,
I też tutaj ten świat artystyczny chciałam jakoś ukazać. Pojawiają się te postaci drugoplanowe, jak przyjaciel Krzysztofa. Co było najtrudniejsze w pisaniu takiej książki? I jednocześnie, co sprawiało Ci najwięcej satysfakcji? Co było najłatwiejsze? Co było najbardziej satysfakcjonujące i co było satysfakcjonujące najmniej? Najtrudniejsze było dla mnie po prostu tutaj konsekwencja w tym, że wybrałam bardzo młodą dziewczynę i się zastanawiałam, czy nie wpadnę tutaj w jakiś problem właśnie takiej natury, może nawet prawnej, ale potem po prostu wiem, że powiem bardzo taką prostą rzecz, ale tak naprawdę napisanie jej, bo pisarstwo dla mnie, no ja nie czuję, żebym miała lekkie pióro. Raczej pisarstwo sprawia mi trudność, choć muszę to robić, to jednak jest to dla mnie trudne. Więc tak naprawdę zawsze napisanie książki, każdego tekstu, może oprócz tych dzienników, które teraz piszę, to jest dla mnie trudne. Zbudowanie na pewno planu, trzymanie się tego planu, no, narysowanie troszeczkę fabuły, postaci, jakie to będą osoby, rozbudowanie tego. To zajęło trochę czasu. Największą satysfakcję miałam, no, kiedy już oczywiście napisałam tą książkę, kiedy już ją kończyłam. Bardzo polubiłam postać Pędzi Wiatra, czyli przyjaciela Krzysztofa, takiego zabawnego faceta w średnim wieku, który zajmuje się promowaniem też różnych takich drugoligowych gwiazdek w Krakowie, bo ta akcja książki toczy się w Krakowie. I trudno mi powiedzieć, bo jestem samokrytyczna dosyć, co było takim jakimś momentem, żebym się bardzo cieszyła. Chyba po prostu ukończenie książki i możliwość gdzieś tam rozsyłania jej. Okej, czyli koniec wieńczy dzieło. Tak, tak. Dobra. Ja wiem, że to są bardzo takie pytania, które nie są specjalnie jakby trudne. To znaczy, nie to, że nie są trudne, bo są trudne, tylko nie są jakieś bardziej szczegółowe, dlatego że zależy mi na Twojej opinii takiej ogólnej. Bardzo ciekawi mnie, w jaki sposób pisarka patrzy na świat może inaczej niż czytelnik. I o to właśnie chciałbym Cię zapytać. Jaka jest z Twojej perspektywy największa różnica między osobą, która książkę pisze, a osobą, która książki tylko czyta? Czy jest tak, że czytając książki widzisz jakieś elementy i patrzysz, że nie, to zagranie tutaj zupełnie nie pasuje i trzeba by to zrobić inaczej? Czy po prostu oceniasz je jako dobre i złe? No oczywiście różnica między czytelnikiem a pisarzem, bo o to pytasz. Dokładnie tak. No zacznijmy od podstaw, jest zasadnicza, bo czytelnik miałby tylko odbierać te wytwory od pisarza, czyli czytać jego książki, jego teksty w gazetach. A pisarz no, musi być kreatywny i musi stworzyć coś, co jest fikcyjne, a zarazem, żebyśmy to odbierali tak, aby to były nasze przeżycia. To jest chyba dla czytelnika też ważne i wtedy mu się książka podoba, jeżeli tak jest. No, czytelnik mi się wydaje, że jest jako odbiorca, jeżeli się tak nie interesuje światem literackim, a gdyby się zainteresował, to może znowu stać się pisarzem, bo po prostu on nie jest świadomy takich różnych mechanizmów rynkowych, pisarskich, środowiskowych, w jakie uwikłany jest pisarz. Okej, to bardzo sensowna odpowiedź. Taka nieoczywista w sumie. No. Nie ukrywam, że ja też pretenduję, żeby być w środowisku literackim i to jest bardzo trudne, żeby się tam dostać, bo to środowisko, ja bym określiła je, że jest jednak bardziej zamknięte. Takie hermetyczne? Tak, tak, tak. Dobra, ale to prowadzi do kolejnego pytania. Czy to jest twoja książka, czy to jest twoja pierwsza książka? Mówiłaś wcześniej, że jedną już masz napisaną, ale jej nie wydałaś. Tak. Ale czy planujesz pisać kolejne? Czy uzależniasz pisanie kolejnych książek od sukcesu On i Dziewczyna? Czy po prostu będziesz pisać tak czy owak, bo jest to coś, co sprawia ci radość? Ja już w wieku 17 lat wiedziałam mniej więcej, chociaż się tak jak mówiłam, nie przyznawałam jeszcze, że chcę zostać autorką, czy tam jak się to mówi, pisarką. Bardziej to popularne jest określenie. Więc rozumiałam to jako po prostu przedsięwzięcie na całe życie już i po prostu no dla mnie jest już właściwie oczywistym, że na pewno
druga książka, być może to będą te dzienniki, ale jeszcze coś tam kombinuję z innymi rzeczami, powstanie, że będzie opublikowana. No i to było dla mnie właśnie jasne, że chcę pisać więcej, że to nie będzie jedyna książka, bo są autorzy, którzy no, mieli takie marzenie, że opublikują książkę po prostu, wydadzą książkę i tą jedną i to im wystarcza. Wiadomo, że jeżeli książka by się cieszyła większym powodzeniem niż zakładam, czyli jakieś, szłoby to pod jakiś właśnie sukces, to będzie to miało wpływ potem na kolejne moje kroki. Wiadomo, że taka popularność też dużo wyników w wyszukiwarce zwraca uwagę różnych środowisk, wydawców. Aczkolwiek ja nie wykluczam współpracy z tym wydawnictwem, z którym współpracuję. To jest też dla mnie ważne, że no, współpraca była dobra i no, czas pokaże, ale możliwe, że też w tym samym wydawnictwie moja książka będzie wydana. Dobra. Kolejna. Okej. A sam proces wydawniczy, jak on wygląda z twojej perspektywy? Ile rzeczy musiałaś zmienić, ile mogłaś zachować? Jakie niespodzianki czekają na kogoś, o czym się normalnie nie myśli? No już nakierowałeś trochę od naszego słuchacza na problem, to znaczy ty już mówiłeś o rzeczach, które trzeba dodać, zmienić, czyli mówisz o zjawisku redakcji, ale to tego przejdziemy za chwilę. No, na samym początku no, mamy napisaną książkę, powiedzmy, że mamy jakieś pojęcie o rynku książki, o wydawnictwach, więc rozsyłamy. Ja rozsyłałam do wielu wydawnictw. No, na początku to odbiór był taki, że no, sekretariat się interesował tym, gdzieś to było przekazane do redaktorów naczelnych w kilku wydawnictwach. No ale na samym początku wiem, że pamiętam, że tam nie było jakiejś wiążącej decyzji, że będzie wydana. No i trochę to był taki krótki okres zimowy, gdzieś w grudniu to było, że miałam trochę załamanie, czy w ogóle pisać. No ale przecież miałam jeszcze kolejne wydawnictwa na liście. Jasne. O których tak po prostu na początku nie myślałam i też koleżanka mi też podpowiedziała to wydawnictwo, w którym teraz wydaję. Podpowiedziała mi, że a wysyłałaś do tego. No ja mówię, a nie wiem, no już nie wiem, czy w ogóle wysyłać. No ale wysłałam. Wcześniej nawet wysyłałam też do innego wydawnictwa, też z mojej listy. Też byli na tak, no i tu już mogłam sobie nawet wybrać wydawnictwo. Okej. Wybrałam to, które Państwo sobie zobaczą w internecie, czy na okładce książki. Nie będziemy tutaj może takiej informacji już zdradzać. No, po wysłaniu do wydawnictwa czeka się jakiś czas. Po jakimś czasie no, przyszła do mnie odpowiedź, no, która zaskoczyła na przykład moją mamę, bo już nie wierzyła w to, że wydam, że przyszła odpowiedź, że z przyjemnością właśnie chcą poinformować, że są zainteresowani wydaniem książki. No i tutaj już odpowiedziałam, że ja również jestem zainteresowana współpracą. Na początku był kontakt z wydawnictwem, w ogóle zapoznanie się też z osobami, które będą prowadziły tę książkę. Były takie momenty, że to wydawnictwo zajmowało się książką. Podejrzewam, że na przykład jakieś były momenty takie, no, w którym ja miałam trochę więcej czasu dla siebie. Rozmawialiśmy tylko o tym, jak tam moja książka, na jakim jest etapie. Natomiast takim etapem, o którym najwięcej wiedzą ludzie zainteresowani literaturą, jak i no, zwykły zjadacz chleba też może coś słyszał, że jest coś takiego jak redakcja książki. No po prostu ona polega na tym, że dostajemy redaktora, czasem są to nawet sami pisarze, znane osoby, naprawdę w wydawnictwach często pisarze są też redaktorami. Okay. No i ja dostałam po prostu tekst, no i po prostu ten tekst trzeba było poprawić. Z mojej strony to było robione, jak i ze strony pani redaktor. No i to tak, no. Ja muszę powiedzieć, że jeżeli tak abstrahując ze swojej wiedzy, takiej, którą wyciągnęłam z wywiadów z pisarzami, że często to jest źródłem, redakcja jest źródłem stresu u pisarza. No nic dziwnego.
Były takie określenia, nawet kiedy byłam na festiwalu Konrada, jeden z pisarzy mówił o swojej książce, którą właśnie będzie wysyłał, czy już wysłał po prostu i już tam jakieś prace się rozpoczęły, że będzie musiał toczyć bój z redakcją, więc to są już takie metafory wojenne nawet. Ale u mnie nie było tego problemu, nie było żadnej wojny, wszystko przebiegło sprawnie. Czyli nie miałaś jakichś takich naprawdę dużych poprawek, z którymi się po prostu nie zgadzałaś? No jakieś tam były, ale to jakby ja mam prawo po prostu tu powiedzieć, no tutaj proszę zostawić, a tutaj nie. Dobrze, bo o to chciałem zapytać. Tutaj może być to zmienione, ale ja generalnie ufałam redaktorce i tutaj zaufałam jej. Jasne. Tak jest Więc redaktorką. Tak. No i to jest najważniejsze tak naprawdę w całym procesie wydawniczym przejść to. Potem są już takie różne rzeczy, na przykład związane, różne pytania związane z promocją, korekta. Korekta jest na końcu, kiedy już pisarz jest, czy autor zmęczony, więc to też jest to, że wydaje się, że to już finish, a może tak jak ja miałam, że to już troszkę nie miałam siły tam jeszcze tego konsultować, ale wszystko przebiegło sprawnie. No tak to wygląda, no. Dużo maili, no. Okej, ale w sumie niesamowita sprawa, że teraz można to wszystko załatwić mailowo, nie trzeba jeździć i spotykać się. No, zależy od wydawnictwa, zależy też, czy wydawnictwo współpracuje z jakąś osobą już bardzo znaną, czy współpracuje z noblistką, bo to zupełnie inaczej będzie wyglądała ta współpraca. Pewne punkty będą wspólne, ale to też będzie inaczej wyglądało. Dobra. Kiedy to nagrywamy, niektóre osoby dostały już twoją książkę. Widziałem na pewno w internecie co najmniej jeden filmik dotyczący twojej książki. Nazywał się on chyba Książki kontrowersyjne. Książki, które poruszają trudne tematy chyba. O, dokładnie no. Ten. Wiem na pewno, że dostępny będzie dla recenzentów w serwisie Na Kanapie. I tutaj od razu cię zapytam, czy ty zapoznajesz się z takimi recenzjami, z takimi uwagami, czy w ogóle planujesz? Dobre pytanie, czy planuję? Otóż planuję, czyli już niektóre recenzje właśnie, tu mówisz o patronatach blogerskich na przykład. Powiem tak, no ja pomyślałam sobie, że zamiast dawkować sobie, bo nie wiedziałam jakie będą recenzje, więc nie przeczuwałam tego, myślałam, że będą troszeczkę bardziej negatywne, a ogólnie są dobre, aczkolwiek ja to mówię jako osoba, która powiedzmy przejrzała recenzję lub na przykład weszła na Lubimy Czytać i też blogerki umieściły na przykład tą samą recenzję lub zagwiazdkowały, czyli po prostu wydały taką w gwiazdkach ocenę książki, więc to od razu się rzuca w oczy, więc już wiem po prostu jaka jest jej ocena, a jest dobra, nawet bardzo dobra na razie póki co. Ale zamierzam się zapoznać tak dogłębnie z tymi recenzjami wideo, czy tymi pisanymi na blogach, na Facebooku. Po prostu za może 2 tygodnie, za jakiś czas sobie tak skumulować je. Może troszkę przyjdzie czas, żeby tam jakieś uwagi wziąć do siebie, powkurzać się przez jakiś czas. Pewnie. A nie dawkować sobie te emocje tak cały czas, bo bym już chodziła zupełnie po prostu nabuzowana. Nie, pytam, bo ja też czytam różne wywiady z autorami i często pisarze, którzy są naprawdę dobrzy i popularni, mówią, że oni raczej proszą kogoś innego, żeby im podsumował recenzję, bo do nich negatywne recenzje niesamowicie docierają i są no autorzy, którzy napisali świetne książki, dostali cudowne recenzje, ale pojawiła się jedna recenzja, w której były napisane same przykre rzeczy. I autorzy odruchowo ignorują setki dobrych recenzji i skupiają się na tej jednej negatywnej. No tak jest. Autorzy są artystami. Są nadwrażliwi bardzo często i bardzo do nich to dociera, jeżeli ktoś napisze złą recenzję, a jeszcze jeżeli to jest w ogóle hejt, bo to trzeba też odróżnić od recenzji krytycznej od hejtu, bo niestety takie też rzeczy się zdarzają. Ale hejtem przejmować się nie warto. No nie. Uprawiają go gorsze sorty ludzi. Czasami myślę, że prawo jazdy na internet to jednak byłby całkiem niezły pomysł. I teraz powiedzmy, że ktoś nie może dostać twojej książki. Czy są jakieś twoje ulubione książki inne, które byś poleciła? Albo, co jeszcze ważniejsze, czy są jakieś książki, którymi się inspirowałaś? Padło już porównanie do Lolity.
Chociaż twoja książka jest, z tego co mówisz, inna niż Lolita w prawie każdym względzie. Ale cóż, zapytam bardzo klasycznie. Jeżeli nie surma, to co? To oczywiście jest to mój number one od bodajże 8 lat, czyli Thomas Bernhard, nieżyjący już, autor z Austrii. To jest po prostu już przeszedł do klasyki, bo już został wydany w serii Klasyka w wydawnictwie Czarnym, jego autobiografię. I do niego wracam cały czas i też są ku temu okazje, bo naprawdę są i wznowienia, i tam chyba 2 lata temu jeszcze jakaś nowa jego książka, ktoś wygrzebał, prawda, z jego archiwum jakąś książkę. Teraz jak rozmawiamy, to wyszło nowe wydanie Wymazywania, które było naprawdę po 200-300 zł za egzemplarz. Tak chodziła ta książka, bo nie było już wznowień, także wyszło tłumaczenie Sławy Lisieckiej. No, dramaty w Czytelniku wyszły jesienią czy okay. To końcówką sierpnia. Także można sięgać, bo tym bardziej, że on jest naprawdę na półkach księgarskich. A oprócz niego, no, też Austriaczka Elfriede Jelinek. Mm-hmm. Myślę, że jak wielu czytelników, najbardziej chyba lubię jej powieść Pianistka. Okej. Okay. A czy masz jakichś ulubionych pisarzy, którzy nie są Austriakami? No z Polaków. Spodziewałem się wszystkiego. Spodziewałem się Anglii, Ameryki, może kryminałów. No to jest właśnie tak najbardziej popularni. Ludzie czytają Amerykanów, Anglików. Właśnie ta Austria jakoś robi na mnie wrażenie. No, tak wyszło, nie wiem dlaczego. A no, jeżeli byśmy wrócili do gruntu naszego polskiego, no to chyba Joanna Bator. Okay. Tak, tak. No, zamierzam przeczytać nową książkę Daniela Odii, który tam odezwał się do mnie na Facebooku. Bardzo się cieszę, bo tam z obietnicą jakby może nie współpracy, bo to za dużo powiedziane, ale utrzymywania kontaktu. On był jurorem właśnie w tym konkursie, kiedy kiedyś tam udało mi się zdobyć wyróżnienie. Więc to jest fajne i też jest temat jego książki taki o dosyć o tabu. Tabu temat porusza choroby psychicznej bodajże. Więc na pewno przeczytam. No to też warto. Dobra. Więc jeszcze mam dla ciebie dwa takie istotne pytania. Mhm. Jedno pytanie jest takie dotyczące pisarstwa jako takiego. Drugie pytanie jest dotyczące pisarstwa i twojego stosunku do niego. Wybierz, czy zaczynamy od tego bardziej osobistego, czy od tego bardziej ogólnego? Od ogólnego. Dobra. Powiedzmy, że ktoś inny, na przykład ja, chciałby napisać książkę, Dopiero planują taką przygodę. Czy masz jakieś rady i przestrogi, których mogłabyś udzielić? Oczywiście. Trzeba mieć twardą D. Ja nawet nie byłam tego świadoma. Czułam, że oczywiście jak ktoś napisze książkę, no na przykład jak ją wyda lub da po prostu wydruki swoje z komputera komuś, to spotka go jakaś krytyka. No i to jest nieuniknione i to jest normalne. No ale już w trakcie pisania pierwszej książki, gdzie jakby już byłam zdecydowana, że już nie zejdę z tej drogi, to było gdzieś, jak miałam właśnie, no wróciłam do pisania tak naprawdę po studiach, gdzieś w wieku 28 lat już na dobre. No i pojawiały się takie ze strony otoczenia moich jakichś tam znajomych osób, które spotkałam, pytania, na przykład takie troska fałszywa, może bym powiedziała, o mnie, bo pisałam o takim temacie właśnie tabu, tak jak mówiliśmy, pisałam o szpitalu psychiatrycznym. No i taka znajoma, z którą wtedy byłam w danym budynku, ja mówiłam, o czym piszę, a ona na to, ale po co o tym pisać? Dlaczego? Ja w ogóle tego nie rozumiem. Po prostu była oburzona, że ktoś porusza takie tematy, że to powinno zostać w czterech ścianach, to powinno zostać u lekarza po prostu w karcie i nie pisać o takich rzeczach. No a kolejna już właśnie w trakcie pisania pierwszej książki, no to była ze strony psychoterapeuty i to podobno bardzo dobrego, gdzie on tak jakby chciał trochę tak zgasić ten mój ogień, że tak powiem. No on mówił takie rzeczy, no wie pani, ja też mam swoje hobby, gram na gitarze, ale ja nie myślę, żeby wydać płytę.
to było w kontekście mojej książki, że porównanie, że no, można sobie coś tam pisać na boku, ale naprawdę wydawanie, to myślenie, że się komuś uda wydać, no to są jakieś mrzonki. Okej, okay, czyli brzmi w sumie nie poddawać się żelazną ręką trzymać się tego celu. Wytrwałość, cierpliwość i tak jak powiedziała kiedyś moja wykładowczyni, konsekwencja, że trzymamy się jakiegoś jednego wzoru, może coś tak bym powiedziała, konsekwencja w działaniu. Okej, okay. Więc teraz czas na takie bardziej osobiste pytanie, ostatnie już dzisiaj. Czy jesteś zadowolona z tego, co dało ci pisarstwo? Czy w ogóle jesteś w stanie określić, czy ono dało ci coś konkretnego? Czy patrzysz teraz na świat inaczej, jakoś bardziej jesteś wyczulona na interakcje międzyludzkie albo dostrzegasz coś, czego inni nie dostrzegają? Czy może cię to uspokaja, czy wręcz przeciwnie, czy dostarcza ci jakichś emocji? Czy pisarstwo spełniło twoje młodzieńcze marzenia o tym, czym jest? No teraz jest, może nie za wcześnie, ale jest no wczesny moment mojego bycia autorem, bo tak jak mówiłam, ja nie zejdę z tej drogi i będę tworzyć dalej, nawet jeżeli się komuś to może nie podobać. No na przykład jestem bardziej wyczulona w ogóle na działania ludzkie po prostu w codziennych sytuacjach, na przykład w autobusie, dialogi między ludźmi, jakieś śmieszne powiedzonka, na ulicy, zbieram to, oczywiście to przetwarzam jakoś i to jest tak naprawdę już praca, która podobna jest nawet do powołania. No. Po prostu jest to, trudno to nawet nazwać pracą, bo pracę mamy jednak od którejś godziny do której zazwyczaj. A tu trzeba być aktywnym cały czas, słuchać innych ludzi, dużo czytać. No trzeba niestety. No właśnie, przypominam, to jest podcast biblioteczny. Trzeba dużo czytać, tylko że właśnie zawsze brakuje czasu i jakby tych książek jest więcej niż naprawdę dałoby się przeczytać, a wszystkie są oczywiście interesujące, które tam ja sobie znajdę. Za dużo książek, za mało życia. To też. Jakbyś mógł jeszcze powtórzyć to pytanie. Kiedy zaczynałaś pisać tak na poważnie, mając lat 17, czy wyobrażałaś sobie to pisarstwo właśnie tak, jak ono teraz w praktyce wygląda? Jak miałam 17 lat, to jeszcze po prostu nie miałam tak pojęcia, jak to będzie wyglądało. Naprawdę, to była dla mnie jakaś długa droga. Najpierw chciałam skończyć studia i po prostu nie wiedziałam, jak to będzie wyglądało. Nie wiedziałam nic o procesie wydawniczym, nie wiedziałam, jakie są zwyczaje wydawnictw. Ja nawet nie wiedziałam, że można wysyłać do wydawnictw. Ja myślałam, że to jest zamknięte i tak naprawdę to dopiero potem, jak zaczęłam wchodzić na stronę wydawnictw, tam była zakładka dla autorów. Aha, to można wysłać. No, bo to nawet w wieku tam jeszcze tym takim nastoletnim, to nawet tego nie wiedziałam. No teraz muszę powiedzieć, że idę w kierunku bycia zadowoloną. No teraz z tą książką dzieje się tyle rzeczy, tyle mam jakichś tam zleceń. Okazało się, że być może będę publikować w dobrej gazecie. No także to rośnie i to rośnie z dnia na dzień. Są tygodnie, tak jak ten tydzień, gdzie jest tak zawalony, że tak powiem, że nie znajduję na nic czasu. Dzisiaj musiałam rano przed pracą roznieść tam troszkę materiałów reklamowych, po prostu tu, gdzie rozmawiamy też w bibliotece i w innych miejscach, więc tego jest bardzo dużo, więc takie zajęcia też się liczą. No przyjdzie czas, że jakieś będą, no dzisiaj już przeprowadzamy wywiad, można powiedzieć, ale jeszcze kolejne takie rzeczy i to jest też że innego typu przygotowania niż przygotowanie się do pracy, to jakiejś zwyczajnej w kawiarni, w biurze, to jest co innego. No zobaczymy, co przyniosą właśnie te miesiące, zobaczymy jaki będzie odbiór, czy moje wydawnictwo będzie chciało tą drugą książkę. No i to będzie się rozwijało. Także jestem teraz, mogłabym użyć tego słowa, zaintrygowana tą historią i zobaczymy, jak to się będzie kręciło dalej. Dobrze, życzę ci więc, żeby kręciło się jak najlepiej i jak najbardziej profitowo. Tymczasem zaś bardzo dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Kolejny odcinek, jak zwykle, za mniej więcej miesiąc. Nie jestem jeszcze pewien, o czym będziemy rozmawiać, ale na pewno będzie to coś, o czym nie rozmawialiśmy do tej pory. Raz jeszcze serdecznie zapraszam i do usłyszenia.